zademonstrujemy niezależność ruchów w kierunkach prostopadłych. Zestaw demonstracyjny składa się z dwóch kulek, które umieszczone są na tej samej wysokości względem podłogi. I doświadczenie przeprowadzimy w ten sposób, że jedna z kulek będzie spadała swobodnie, a drugiej nadamy prędkość w kierunku poziomym i ruch kulek rozpocznie się w tej samej chwili. Zaobserwujemy, czy kulki spadną w tej samej chwili, a może któraś z nich spadnie wcześniej. Proszę bardzo. Obserwujemy, że obydwie kulki spadają w tej samej chwili. Jakie jest wyjaśnienie tego zjawiska, które dość powszechnie jest znane i stosowane w wielu urządzeniach? Otóż wiadomo, że jeden układ odniesienia względem drugiego różni się tylko tym, że kulka w tym drugim układzie odniesienia porusza się w kierunku poziomym. Obydwa układy są układami inercjalnymi, ponieważ kulka porusza się, czy nadaje się jej prędkość początkową w kierunku poziomym, która ma określoną stałą wartość. A więc są to dwa inercjalne układy odniesienia i siły, jakie działają w tych dwóch inercjalnych układach odniesienia, oczywiście są takie same. Jedyna siła, która występuje w jednym i w drugim przypadku, to jest siła, która działa w kierunku pionowym i jest to siła grawitacji. Nadaje przyspieszenie w kierunku pionowym, a zatem w kierunku pionowym taki sam odcinek drogi pokonują jedna i druga kulka, a więc muszą znaleźć się na podłodze w tej samej chwili. Dziękuję bardzo za uwagę.